Kolejną osobą jest Wiktor, poszukiwacz rzeczy historycznych. Mówię, tak, te youtuberów z Grudziądza dzisiaj nominujemy do akcji Las. Także kolejną osobą jest Wiktor z kanału Poszukiwacz Rzeczy Historycznych. Wiktor, mam nadzieję, że podejmiesz wyzwanie. Pozdrawiam również. Pozdrawiamy was wszystkich. Siemaneczko, z tej strony Poszukiwacz Rzeczy Historycznych. Ogółem na wstępie chciałbym was przeprosić, że się długo materiał nie pojawiał na moim kanale, ale trochę miałem spraw na głowie i musiałem je załatwić i dopiero dzisiaj coś wrzucę. A jak widzicie, jestem w lesie i dzisiaj wykonuję akcję, do której nominował mnie pan Marcin z kanału Prosto z Grudziądza, Pozdobraszku. Nominował mnie do akcji 15 minut do lasu. Dzisiaj właśnie będę ją wykonywał. Zaraz biorę worek, rękawice i zaczynamy sprzątać las. Ale najpierw, przed sprzątaniem lasu, chciałbym nominować 3 kolejne osoby do tego challenge'u, czy tam akcji, jak zwał, tak zwał. Kiedyś to było Forest Challenge, teraz jest 15 minut do lasu, za chwilę będzie coś innego, ale dobrze, bo takie akcje są dobre. A chciałbym nominować 3 osoby. I pierwszą osobą to będzie Brodaty Zbir. Zapraszam do sprzątania lasu. Drugą osobą to będzie Włóczyki Poszukiwacz. A trzecią osobą to będzie Pepitek. Więc zapraszam te 3 osoby do sprzątania lasu, a ja wykonuję swoje zadanie, które dostałem 2 tygodnie temu od pana Marcina z Prosto z Grudziądza, więc zaczynamy. Więc mamy pierwszego śmiecia, pudełko po papierosach, ląduje w woreczku i będę się włączał, jak będę znajdował śmieci. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że tutaj, gdzie sprzątam, są linie okopów Niemców, którzy się tutaj bronili podczas II wojny światowej, najprawdopodobniej w 1945 roku. Wtedy już armia radziecka wkroczyła do Grudziądza i te okopy się ciągną no jakieś dobre 100-200 metrów, coś takiego. Niemcy się ładnie tutaj sfortyfikowali i bronili przed najeźdźcami, ale się nie wybronili i się wycofali dalej w tamtą stronę.
I ogółem, jak tutaj możecie też zobaczyć, też się ciągle ciągną niemieckie okopy. Ja dalej jestem na sprzątaniu lasu rudnickiego. Jak na razie jeden worek jest, zobaczymy co dalej. Łażę jakieś dobre 20 minut już, tak chciałem 40, może godzinka. Więc może się uda, a tutaj jak widzicie w lesie rudnickim przy ścieżce oto takie okopy się ciągną po niemieckie z 45 roku, oczywiście 1945 roku. Więc dzisiaj zrobiłem 40 minut w lesie, trud dosyć taki, tempo dobre. Udało mi się cały worek śmieci posprzątać w lesie, więc dosyć dobrze. Powiem wam, że zrobiłem kółko, bo stąd zaczynałem, a tam bardziej zacząłem nagrywać. Więc zrobiłem kółko, 40 minut, dobry czas, trochę truchtu, sprzątanie lasu, 15 minut do lasu, akcja flaminga, więc dobrze. Też pamiętajcie, brodaty zbir, włóczyk i poszukiwacz i Pepitek, że was nominowałem i mam nadzieję, że w ciągu, tak jak ja, 2 tygodni, 3 tygodni wypełnicie to zobowiązanie, taki nazwijmy ten jakby taki charytatywny dla lasu sprzątanie. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, a więc to by było w sumie chyba na tyle dzisiaj. Posprzątane, potuptane trochę, trochę dotlenione. Więc to by było na tyle. I też ogółem jeszcze mam jeden film dla was do zmontowania z magnesu z Olsztyna, więc wyczekujcie go, bo się pojawi w najbliższym czasie. I to było w sumie by na tyle. To cześć, siema, z tej strony poszukiwacz rzeczy historycznych.